Witam wszystkich serdecznie na kolejnym teście telefonu marki MyPhone. Jest tym razem telefon Infinity 2, który pojawi się w najbliższym czasie w Biedronce. Jeżeli chodzi o unboxing, to pierwsza rzecz to prezentujemy opakowanie, które wygląda jak zwykły kartonik, bez przesadyzmu. W środku telefonik. A teraz zobaczymy, jakie są akcesoria, które daje producent. Dobra, wita nas wypisana karta gwarancyjna. Zwykły poliwęglon dodawany do zestawu. Instrukcja w języku polskim. Około 40 stron. Ładowarka też sygnowana marką MyPhone. Kabel USB, micro USB. Dość ciekawe słuchawki. Oraz bateria do telefonu. Po lewej stronie mamy pierwszego flagowca marki MyPhone. Jest to Infinity 3G, który pojawił się na początku 2015 roku. Zaś po prawej stronie mamy nowego, odświeżonego flagowca pod nazwą Infinity 2 LTE. Pierwsza wersja Infinity była naprawdę świetnym telefonem. Elegancja, solidność wykonania oraz przyzwoita cena jak na tamten czas, w porównaniu do jakości, jak i do parametrów elektroniki, która jest zawarta tak naprawdę w telefonie. W 3G jest 8-rdzeniowy procesor A7, 4-rdzeniowy układ graficzny Mali 450, jak i ekran, który ma przekątną 4,7 cala. Przód i tył obudowy to bardzo dobrej jakości tafle szkła Corning Gorilla Glass 3 oraz, jak sami widzicie, samo porównanie pudełka jest naprawdę, no, jest klasą tak naprawdę. Jedynka to naprawdę bardzo estetyczny, twardy karton, który ma swoją tak naprawdę fajną stylistykę. A dodatkowe pianki na bokach. Dość dobrze zrobione. Tu jest dodatkowa wyściółka również z pianki. W środku również akcesoria. Podobne tak naprawdę do tych, które... No, w poprzednim modelu tak naprawdę był fajny dodatek w postaci... Moment, tylko to wszystko mi... Głośnika. Kolorowych końcówek do naprawdę fajnie grających słuchawek, no i dodatkowe papierki, instrukcje. W dwójce, no, opakowanie jest tak naprawdę potraktowane jako zwykłe opakowanie bez żadnych czułości tak naprawdę. A więc tak, jeżeli chodzi o te dwa telefony, to nowy flagowiec ma jednak, no, znacznie mniej spektakularną specyfikację techniczną niż poprzednik. Już za tą wydajność tego smartfona odpowiada tym razem chipset MediaTek, 4-rdzeniowy procesor Cortex A53, taktowany częstotliwością 1 GHz, który współpracuje z 2-rdzeniowym układem graficznym Mali 720. Zastosowanie tego chipsetu okupione zostało brakiem możliwości zapisu filmów w rozdzielczości Full HD. Jak informuje nas instrukcja, ponoć nagrywa w trybie 720p. Plusami
na korzyść Infinity 2, to są 2 giga pamięci operacyjnej. Jedynka miała 1 giga. Jednocześnie obsługa 2 kart SIM, co jest bardzo, moim zdaniem, bardzo dobrym pomysłem, który wprowadził MyPhone. Dla jedynki tak naprawdę tego bardzo brakowało. Również widząc te dwa telefony, ten telefon jest niestety jakby nierozbieralny. Karta SIM jest wkładana z boku za pomocą szpileczki, zaś już dwójka posiada w pełni rozbieralny tylny panel. No i tak jak wcześniej pokazałem, jest dodawana oddzielna jakby bateria. Tak, jeżeli chodzi o ekran dwójki, to również jest chroniony szkłem Corning Gorilla Glass 3 i nadal ma rozdzielczość 1280x720, ale jego przekątna zwiększyła się już do 5 cali. To dla porównania dwa telefony, które no już wielkość jest nieco bardziej widoczna. Na grubość praktycznie wyglądają naprawdę bardzo podobnie. Jeżeli chodzi o akumulator, to tak samo jak w poprzedniku, pojemność 2000 mAh. Także tutaj się nic nie zmienia. Tutaj co nas wita dodatkowo na wyświetlaczu, to jest zabezpieczenie w postaci folijki, którą należy zdjąć. Dobra, zajmiemy się teraz jeżeli chodzi o tył telefonu. No to szkło, które było w poprzednim modelu, zastąpione zostało plastikową klapką. No, jedynym plusem tego jest to, że możemy dostać się bez problemu do środka. W lewym dolnym rogu jest mała szparka, która pozwala na bezproblemowe rozebranie telefonu. Klapka jest dość giętka, ale dosyć dobrze zachowuje się w rękach. W środku, to co wcześniej powiedziałem, bardzo ciekawe rozwiązanie 2 kart SIM. Tak, porównując te dwa telefony, warto też zaznaczyć wykończenie Infinity 2, gdyż w porównaniu z poprzednikiem MyPhone zaoferował nam fajną aluminiową, srebrną, jasną ramkę, zaś w poprzedniku to był tylko naprawdę no, dobrej jakości, ale to był plastik. Lampy, w sumie to jest bez znaczenia, pomagające robić nam zdjęcia, troszkę zostały inaczej umiejscowione. Tył się praktycznie mało co różni tylko tym, z czego jest wykonany. To, co może radzić, to są takie dwie, po jednej i po drugiej stronie jedna biała kreseczka. Jeżeli chodzi o port ładowania, umiejscowiony on został również po środku. Teraz może zajmiemy się uruchomieniem telefonu. Kartę SIM wkładamy w jedno z dwóch dostępnych gniazd. Wszystko się fajnie pasuje.
Dodam jeszcze, zanim telefon się uaktywni, że smartfon został wyposażony także w modem LTE kategorii 4, moduł GPS, Bluetooth 4.0, karty Wi-Fi 802, gniazdo do karty pamięci microSDHC, no i oraz dwa aparaty, o których już wcześniej wspomniałem. A więc tak, na początku mamy wybór języka. Wybieramy ten polski. Wybieramy sieć. To akurat pomijamy. Pierwsza informacja, jeżeli nie wybierzesz sieci Wi-Fi, telefon nie będzie mieć połączenia z internetem, nie będzie można pobrać aktualizacji oprogramowania, dopóki nie połączysz się z internetem. Pomiń mimo to. Data, godzina, imię, nazwisko oraz ekran do zabezpieczenia telefonu. Pomijamy. Klikamy dalej. Konto premium, mail. Nie zakładaj jeszcze konta. Połączyło nas. No i przechodzimy teraz do samego menu aparatu. Dodane nowe ikonki, widać delikatnie design jest zmieniony. Dla porównania już pokażę, jak to jest w jedynce. Wejście do menu. Mamy dwie strony. W poprzednim telefonie mamy trzy strony ikonek, programów oraz aplikacji. Szybkie dojście do połączeń, kontaktów, wiadomości, jak i do aparatu. Chciałbym Wam teraz przedstawić różne funkcjonalności jednej z najbardziej ciekawych aplikacji, no, jaki jest aparat najczęściej wykorzystywany. A więc tak, jeżeli chodzi o menu, to mamy do wyboru zapisy lokalizacji, ekspozycję, efekt kolorów, tryby scenerii, balans bieli, właściwości obrazu. Tak, możemy tak opóźnić migawkę, zapobiec wstrząsom. Funkcja jest wykrywania twarzy, zdjęcie z uśmiechem, automatycznie wykrywane sceny, samowyzwalacz, liczba przechwyconych ujęć, tak jak rozmiar zdjęcia, ISO, przycisk głośności. Przy filmach mamy możliwość włączenia, wyłączenia mikrofonu, tryb audio, upływ czasu, jak i jakość wideo. Za chwilkę zrobimy mały teścik zdjęć na różnych ISO, aby porównać sobie zaszumienie na zdjęciach, jak i jakość po prostu obrazu. Zapraszam na test Antutu Benchmark obydwu telefonów.
Oto jak przedstawiają się wyniki testu AnTuTu Benchmark. Jak sami widzicie, różnica jest dość znaczna.